Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni znowu wita. Słuchajcie, robi się na dworze ciepło i co tu zrobić, żeby się nie narobić, a żeby zjeść sobie coś takiego fajnego? Właśnie ostatnio wpadłam, przypomniał mi się pewien przepis, którego sama dawno nie robiłam. Słuchajcie, tak dużo jest tych przepisów, że niektóre się robi i zapomina o nich, a one są takie fajne. Co ja proponuję? Proponuję coś z zielonego ogórka. Z zielonego, nie kiszony, nie konserwowy. Tylko zielony ogórek. Znacie piosenkę o ogórku? Ogórek, 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 zielony ma garniturek. Nie, ja nie z tych, co umiem śpiewać. Ale piosenkę na pewno znacie. Może śpiewacie dzieciom, wnukom, a może gdzieś tam obiła się o uszy. Także wykorzystamy w dzisiejszym przepisie ogórek zielony ze skórką i z pestkami. I co to będzie? Proponuję Wam zupę krem z zielonego ogórka. Kto jadł? Kto już próbował? Dawajcie znać, czy robiliście, czy w ogóle wiedzieliście o takim przepisie. No to zaczynamy. Stopień trudności łatwy, czas przygotowania to jest 10 minut, całkowity 25. No ale wiecie, wrzucamy wszystko, wrzucamy i nie musimy te 25 minut stać pilnować. Tak samo jak piszecie, dzwonicie do mnie, że fajnie, że pokazuje, że możecie modyfikować swoje przepisy. Czyli nie musicie trzymać je krok po kroku, dodawać wszystko to, co nawet nie lubicie, bo możecie naprawdę pominąć to, zamienić. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. No to dobra, koniec gadania. Jeszcze tylko pamiętajcie, do końca czerwca cena Thermomixa jest taka, potem się zmienia. To tak na koniec, jak Wam mówiłam, już będę marudzić, ale musicie, jeżeli zastanawiacie się, to działajcie, nie zastanawiajcie się. Co dajemy do tej naszej zupy? Zaczynamy od tego, dodajemy 70 g ryżu białego. Tak, do naczynia wsypujemy ryż. 70 ziarenek, 70 g ziarenek białego ryżu. Zamykamy naczynie, zakładamy miarkę i pokrywę. I uwaga, 30 sekund obroty, 10 będzie głośno, to ja już Was nie będę narażać na hałasy. Zaczynamy i zaraz do Was wracam. Zapewne słychać ten dźwięk. Ryż mamy zmielony. Lecimy dalej. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. No po prostu mamy mąkę ryżową. Patrzcie, jak łatwo i szybko można zmielić ryż. I lecimy dalej. Oczywiście możecie tu też inny ryż dodać. To nie musi być biały taki. Tylko, że też kolor wtedy będzie troszkę inny. Dobra. Teraz dajemy cebulę, między 70 a 80 g cebuli pokrojonej na pół, jak wiecie, ja zawsze kroję na 4, no i jest 90, ale też może być. No i tu ogórek, ogórek zielony ze skórką, z pestkami, lecimy z tym naszym ogórkiem i tu jest między 400 a 450 g ogórka zielonego. No, zupka jest przepyszna, tak jak już mówiłam. Ona zaraz się będzie robić, więc ja sobie w międzyczasie zrobię grzanki, jeszcze przygotuję. Dobra, jest 500, może być. Zakładamy miarkę z pokrywą. I lecimy. 5 sekund obroty, 5 rozdrabnianie. Może być troszkę głośno, ale tylko 5 sekund. Dalej. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, bo tak naprawdę jeszcze chyba 3 składniki i już jemy. No i grzanki nasze. No, i tak wygląda nasz rozdrobniony ogórek z ryżem. Widzicie? Oczywiście to później będziemy miksować dalej, no bo jak zupa krem, no to musi być taka gładka. Do tego 1,5 łyżeczki koncentratu bulionu. Jeśli nie macie koncentratu, no to możecie wspomagać się tymi kostkami, ale róbcie swoje koncentraty. Do tego 700 g wody. Ale już pachnie, powiem Wam, taki zapach tego ogóra i ten koperek tutaj. No, aż z wrażenia nalałam 750, ale to nic. I zakładamy miarkę z pokrywą. 12 minut, 100 stopni, obroty 1. Ja lecę sobie przygotować grzanki. Tutaj posiekam pół pęczka kopru i śmietanka i będzie jedzonko pychotka. No dobra, widzimy się za jakieś 12 minut. No i kochani, lecimy dalej z tym przepisem. Tu już nam się podgotowało. Powiem Wam, że zapach jest niesamowity. No ten zapach to jest dla mnie
No nie wygląda to jakoś na razie ładnie. Nie mam wam za bardzo jak pokazać, żeby się nie wylało. Troszeczkę zobaczycie. Póki co, no to ogórki jeszcze są w kawałkach, tak? Zobaczcie. Jeszcze są w kawałkach, bo jeszcze nie było tego naszego podstawowego rozdrabniania. Dobra. Teraz kolejny krok. Założyć miarkę z pokrywą. Co tu się będzie działo? To już mieliśmy. 30 sekund. Temperatury nie mamy. Ustawiamy obroty 4. I teraz w ciągu tych 30 sekund zwiększamy nasze obroty aż do 8. Musi być przykryte dobrze, bo uważajcie, wtedy może się rozprysnąć, a jest mega gorące. Czyli zwiększamy. Aż do 8. Czasu jest niewiele. Jeszcze chwila. Uwaga. Gotowe. Zupa krem jest zrobiony. Prawie. Jeszcze tylko dodajemy... O! Ja teraz wam pokażę zupę krem. Teraz to już jest zupa krem. Patrz, już nie ma tych lejących się ogórków. Może gdzieś tam na mojej kochance parę zostało. Ale to jeszcze niestety nie koniec. Dodajemy tu śmietanę. Między 100 a 150 kwaśnej śmietany. Słuchajcie, jeżeli chcecie odchudzić swoją zupę, możecie dodać do tego, czekajcie, bo zaraz jak się naleje. Dobra, dam 125. Wskazówki. Może to być jogurt naturalny, może to być jogurt grecki. Według waszego uznania, wiadomo, że śmietana 18 jest bardziej tucząca niż jogurt naturalny, nie? Ale lecimy dalej. I tu do tego wsypujemy pół pęczka właśnie posiekanego koperku. Ja sobie tnę nożyczkami, to już zapewne widzieliście. Biorę nożyczki, pach, pach, pach i jest. I co do tego jeszcze dwie szczypty pieprzu, tu mamy pieprz, tak sobie na oko, jejku, jak to pięknie wygląda. No i jeszcze troszeczkę, bo już zostało niewiele, zakładamy miarkę z pokrywą, 2 minuty, 100 stopni obroty 4, słuchajcie, bo to jeszcze musi się podgotować z tym naszym koperkiem, żeby ten aromat był, żeby to wszystko pięknie smakowało. No to wracam do was za 2 minuty. No i kochani, jak myślicie, co dalej? No co dalej z tym robimy? Po prostu jemy! Już mamy w razie potrzeby tylko doprawić do smaku. Jak pani taka. Jak to pachnie, mówię wam, petarda. Ja sobie naleję do tej miseczki po koperku. Ojejku, żeby nie za dużo, bo wiecie, jest gorąca, a ja sobie zaraz na spokojnie siądę. Ona jeszcze zgęstnieje. Dlaczego? Ona jest teraz mega gorąca. Będzie gęsta, bo jednak ten ryż, patrzcie, patrzcie, jaki leci dymek. Uwaga, no próbuję, bo już normalnie nie mogę, tylko że jest właśnie mega gorąca. Ona zgęstnieje, dlatego że ten ryż też ma swoje właściwości, tylko że jak jest tak mega gorąca, no to wiadomo. Zostawiając w urządzeniu 3 godziny macie spokój, nie musicie nawet podgrzewać. Próba. No mało soli jak dla mnie. No, oprócz tego, że mało soli, jest przepyszna. Do tego te grzaneczki. Słuchajcie, to jest następny sposób wykorzystania czerstwego pieczywa. Rzucacie sobie na patelenkę, podsmażacie do zupki, macie przepyszną zupę z grzankami. Wykorzystujecie ogórka w obiereczkach, w skóreczkach, gdzie witaminy są naprawdę mega. Ja wiem, że można je wykorzystać w zrobić sobie okład w twarzy i w ogóle, ale zjedzmy je też. Nie, no jest przepyszna, tylko jest mega gorąca. Kto gotuje takie gorące zupy? Naprawdę. Polecam wam. Na zimno też możecie to zjeść. Będzie taki ala chłodnik. Dobra, kochani. Ja sobie tu rozlewam, nalewam. Niestety muszę jeszcze doprawić sobie solą do smaku, albo po prostu dam tą przyprawę uniwersalną. No to co, piszcie, jakie jeszcze takie inne zupy jadacie, o których na przykład nikt nie słyszał. Albo słyszał i nie jest w stanie jakoś tego dopuścić, że to można zjeść.
dawajcie jakieś fajne przepisy. Lecę. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa, pa.